Przy pięknej pogodzie i sprzyjających warunkach w niedzielę zostały przeprowadzone 8 otwarte regaty Optimal Cup. Nie pierwszy raz okazało się, że tego typu zawody cieszą się dużym zainteresowaniem. W tegorocznych regatach wystartowała rekordowa ilość uczestników. Przede wszystkim o zwycięstwo w klasie otwartej, klasie Open, no i w poszczególnych kategoriach łódki według wielkości, łódki kabinowe, łódki mniejsze i tak dalej. Zawody zostały zorganizowane na Jeziorze Czerszczyńskim w nowym porcie Marina w Kluszkowcach. Miejsce to jest chętnie odwiedzane zarówno przez żeglarzy, jak i turystów, którzy przebywają na Podhalu. Nasz port jest głównie przeznaczony pod armatorów, czyli dla zaprzyjaźnionych żeglarzy przygotowaliśmy dosyć komfortowe i bardzo bezpieczne miejsce nad jeziorem. Pomost jest dozorowany, jest oświetlony, jest w bardzo bezpiecznej zatoce. I no, ogólnie głównie chodzi o to, żeby tu był bezpieczny postój. W tej chwili stacjonuje u nas 14 jednostek, a dopłynąć może, no tak jak dzisiaj widzieliśmy, dopłynęło prawie że 20 jachtów. Regaty zaczęły się w samo południe. Startowały w nich dowolne jachty. Najważniejszą nagrodą był puchar, który otrzymał zwycięzca Jan Piruk. Warunki były bardzo łatwe, ze względu na to, że wiatr był bardzo, bardzo słabiutki. Porównując do poprzednich regat, któreśmy uczestniczyli, było naprawdę bardzo przyjemnie, bardzo lajtowo. No niestety łódka jest, niestety albo stety, łódka jest bardzo szybka i udało się. Łódki były dobre, tak, chociaż było też wiele łódek typowych, takich właśnie turystycznych, które one pływały w innej klasie i również sobie dawały radę. 8 edycji otwartych regat Optimal Cup towarzyszyła wyjątkowa, serdeczna atmosfera oraz sportowa rywalizacja w duchu fair play.